Kiedy zorganizowaliśmy parę dzień pedagogiczny, to wychodzili po mieszkaniach i pytali, jak mają drogę, czy coś się złego dzieje, to pojawiły się głosy, aha, będą zmuszać ludzi do donosicielstwa. Także sąsiedzi będą szybko patrzeć, jak ktoś przychodzi, że dzielnicowy przychodzi, a to widocznie jest jakiś problem, może na sąsiadów donoszą, może coś. Przepraszam, aberracja. To jest aberracja, to słowa niestety taka zaśniedziała, tak powiedzmy. Natomiast to coś nie tak się wpływa. Mamy państwo polskie, Rzeczpospolitą Polską, mamy siły zbrojne, mamy policję, czy straż pożarną, właśnie po to, żebyśmy w tym uczestniczyli jako obywatele. Znaczy, jeżeli ktoś uważa, że nie mamy prawa jako obywatele oczekiwać od policji i zapewnienia bezpieczeństwa, no to ktoś musi ze sobą zrobić, jakiś radny się specjalistycznie. Jeżeli ktoś uważa, że nie jego sprawą jest, powiem już tak, siły zbrojne polskie, to też musi to radny specjalistycznie, jak to się. Jest taki problem, ale alienacji. Od problemów instytucji, państwa, bezpieczeństwa, większość ludzi, owszem, fajnie to wyjrzeć jakiś film, gdzie coś się dzieje, działają, nie wiem, tam siły zbrojne amerykańskie, najlepiej oczywiście tutaj jest w filmach, ale generalnie to nie jest nasza sprawa. Nas to w ogóle nie obchodzi. Ale to, czy są te siły zbrojne, czy ich nie ma, przyjdzie na to i zrobi porządek. Ale jak? Gdzie to na to? To znaczy, tak im na to też, że my, ale to niewiele osób się zdziwiło, by powiedzieć, że my też jesteśmy na to jedno, co też powiedzieliśmy. Uczestniczyli solidarnie, jeżeli my sobie nie pomożemy, to nie stanie pomóc. I to jest jeden, jak powiedziałem, jeden problem, jak to mamy taki zupełnie fundamentalny. Znaczy budowania zaangażowania społecznego, zrozumienia i poparcia. Znaczy nie poparcia konkretnie dla rozwiązań. No to jednym się podoba jednym drugie, na tym polega demokracja, to są wybory polityczne, to są wybierane konkretne rozwiązania. Można pewnie dyskutować o skuteczności, sensowności, albo jeszcze trzeba, czy jakiś inny. Ale poparcie dlatego, że po pierwsze na przykład siły zbrojne muszą, czy policja musi być i ma swoją. My mamy prawo oczekiwać, żeby to było, żeby działało dobrze, mamy prawo wypowiedzieć swoje zdanie, co więcej, w tym współuczestniczyć. Czy straż pożarna, czy i wiele innych kwestii. Przed naszym spotkaniem rozmawialiśmy o ochotniczych strażach pożarnych. Czasami one są przedstawiane w takim klimacie trochę mocno swoich, bym powiedział. Ale to jest przecież świetny zasób do tego, żeby aktywizować społeczeństwo, uczestniczyć no właśnie w zapewnieniu bezpieczeństwa, w systemie ratowniczym, żeby edukować ludzi. Zresztą jest dużo strażaków ochotników, którzy się wydają na prawo. I to jest dobry przykład. Może tak nie może bywać, ale generalnie to dobry przykład tego, jak można organizować się społecznie i do tego wynika. Społeczeństwo obywatelskie jest o tyle mylącym terminem, bo mówi, że społeczeństwo się samo organizuje i nie ma potrzeby instytucji. Ja nie znam takiego przykładu z historii, tak w ogóle, że nie ma potrzeby od państwa, instytucji instytucjonalnych. Tylko właśnie chodzi o to, że w normalnych warunkach społeczeństwo, państwo, instytucje to jest pewna wspólna całość. Gdzie występują napięcia i dobrze, że występują, przez to życie bogatsze, przez to czasami nie dochodzi do tego, jak żyć. Ale to musi być pewna całość. Znaczy społeczeństwo budują instytucje, instytucje wspomagają społeczeństwo. I tak powinno być. I tego musimy właściwie wszyscy pilnować. Wtedy zaczynamy poważną, normalną rozmowę o bezpieczeństwie narodowym. To jest ta przemiana naszego powoływania się z tego końca historii. Napisałem taką ciekawą książkę, też polecam, jeżeli ktoś nie zna. Budowanie państwa. Moim zdaniem zawsze lepsze niż wcześniejsze publikacje. To jest chyba z 2003 roku książkę. I tam jedną rzecz, że tam się kończy państwo, tak się zaczynają patologii. Nie ma tak, że przestrzeń wolnie jest krępowanej działalności. Tam, gdzie kończy państwo, wchodzi do tego.